Tak, jechałem Polskę miecie za 2015 rok. W sprawozdaniu skonsolidowanym osiągnął wynik stratę na poziomie 5 miliardów złotych, ale wynika to z odpisów aktualizacyjnych przeprowadzonych przez spółkę. Natomiast jeżeli gdybyśmy wynik spółki oczyścili o te odpisy, to wynik spółki wyniósłby 1 900 000 000 złotych. Przy dość trudnych uwarunkowaniach makroekonomicznych wynik ten nie jest zły, osiągnięty przez spółkę w porównaniu z innymi podmiotami z branży wydobywczej. Zarząd przystąpił do pracy nad korektą założeń strategicznych i strategii opracowanej przez poprzedni zarząd do roku 2020. Jest to na razie początkowy okres, prace trwają. Wynika to przede wszystkim z uwarunkowań makroekonomicznych, jak również zrealizowanych projektów. Spółka kontynuuje rozpoczęte przez poprzedni zarząd inwestycje rzeczowe, czyli jeżeli chodzi o głogów głęboki, udostępnianie złoża głogów głęboki przemysłowy, jak również modernizacja huty w Głogowie, czyli budowa pieca zawiesinowego i uruchomienie tego pieca planowane jest na czwarty kwartał bieżącego roku, jak również rozbudowę zbiornika odpadów Żelazny Most, jeżeli chodzi o krajowe. Natomiast jeżeli chodzi o projekty zewnętrzne, to jak wspomniałem, spółka prowadzi przegląd tych projektów i przede wszystkim staramy się doprowadzić do osiągnięcia pełnych zdolności produkcyjnych projekcji Sierra Gorda w Chile, szczególnie pierwszego etapu. Inwestycja w Sierra Gorda jest w czasie realizacji pierwszego etapu i osiągnięcia pełnych mocy produkcyjnych dla tego etapu. Jeżeli chodzi o drugi etap, spółka analizuje, kiedy ruszy z realizacją tego etapu, jak również jest też trzeci etap, który na razie został przez spółkę zostawiony na czas późniejszy.